No niby chiński zestaw, a jednak jakby trochę polski, bo mam wrażenie, że tutaj producent podszedł do tego trochę a, jakoś to będzie, czyli zupełnie jak na polskiej budowie. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tło może was trochę szokować, aczkolwiek jeżeli oglądacie mnie na kanale bazowym, czyli na Klockozaurze, to jednak szokować was też nie musi, no bo tam od jakiegoś czasu, to choć zaczęło się to od zupełnego przypadku, ale to tło stosujemy. Dziś, no mogłoby wam się wydawać, że w ostatniej fali blockowych klocków budowniczych, w sensie dosłownie budowlanych, no bo był hall, był ostatnio jeden zestaw budowlany, mogłoby wam się wydawać, że to jest kolejny blocek, a nie, a to jest stricte AliExpress, który dostałem od Rafała kreatywnego zresztą na... sam już nie pamiętam na co, bo ja od niego, nie tylko od niego, ale non stop dostaję paczki od niego, czy na urodziny tego kanału, czy w ogóle na urodziny bazowego kanału, czy tak po prostu, o, masz prezent, że naprawdę ciężko mi już jest pamiętać, z jakiej okazji ja dostałem ten kolejny świetny prezent. I raz już sobie budowaliśmy w ciemno ten zestaw, czy nie ten, inny zestaw, no ale ten w sensie też od Rafała z AliExpress, no i dziś budujemy sobie drugi. Czemu w ciemno? Ponieważ jak wiecie, Chińczyki te paczki wysyłają zupełnie bez instrukcji, tak jak widzicie, dostał to Rafał i tak jak dostałem też to ja, w związku z tym, no wiecie, tak jak mówiłem w intro, no po prostu oni trochę podchodzą, a jakoś to będzie, wysyłaj, jakoś to będzie. Pierwszy zestaw prezentował się tak, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, znaczy nie wiem czy on się tak prezentował, ale ja go tak zbudowałem, jeżeli go nie widzieliście odcinka, no to zapraszam was teraz do narożnika, kliknijcie sobie, zobaczcie sobie, no i dziś spotykamy się z kolejnymi AliExpressami, które będziemy składać w ciemno, no bo tak jak mówię, instrukcji tutaj nie ma żadnej, a że nie kupowałem tego ja, no to jakby nawet nie wiem co kupowałem, w sensie, więc nie wiem jak to odwzorować, chociaż z tym kupowaniem to różnie bywa, bo również ostatnio był na przykład właśnie u mnie na kanale wpadł Among Us, który również, no właśnie różnił się od tego co zamawiałem, w związku z tym wiecie, to że coś macie na aplikacji to nic nie znaczy, tak naprawdę możecie tutaj no i tak dostać coś innego, chociaż zdarzyło mi się tak pierwszy raz w życiu, czy pierwszy raz w życiu mi się też zdarza, że nie mamy tutaj ojej, było blisko, została w worku. Byłbym w szoku, bo jednak Ali ma w miarę spoko tę jakość. Znaczy jest lepsza, jeżeli chodzi o wygląd, niż o ruchomość, bo z tą ruchomością zazwyczaj jakieś problemy się pojawiają, jakieś problemy występują. Coś tam się zawsze dzieje, no i już tutaj widzę, że będzie podobnie, ponieważ już to wyczuwam, że nóżki chodzą bardzo leciutko, a rączki chodzą znowu ciężko. W związku z tym jakby znowu natrafiamy na figurkę, która lepiej wygląda na półce, lepiej będzie w mocku spełniała, czy po prostu w jakiejś makiecie swoją rolę, niż w zabawie. No bo w tej zabawie nie jest taka prosta, nie jest taka jak Lego, czy chociażby wspomniane blocki już dzisiaj, gdzie tam faktycznie w blockach ten hipek jest trochę inny niż ten, aczkolwiek tu oczywiście jest, że to jest stricte z Żynka z Lego, chociaż ta głowa trochę się różni. Przypomina mi to jakieś znowu klocki. Jeju, tyle tych podróbek już człowiek przerobił, że nie pamięta już. Chociaż tu faktycznie też są trochę różnice, nie ma też nadruku na plecach, no zupełnie jak w blockach. Czy ten zestaw w ogóle będzie jak blocki? Czy jest co porównywać? No to również się zaraz, moi drodzy, okaże. No bo tak jak mówiłem dzisiaj, znów będziemy musieli sobie zrobić ślepe budownictwo. No i zobaczymy, co z tego zestawu wyjdzie, co się z tego zestawu ułoży, no bo musimy tu bazować tylko i wyłącznie na własnej fantazji. Nie mam tutaj, jak mówię, żadnej instrukcji, nie mamy tutaj nic, więc może nie traćmy czasu na gaworzenie i przekonajmy się, co z tego wyjdzie. No i gotowy produkt prezentuje się w sposób taki, to znaczy jeszcze raz powtórzę, nie wiem czy prezentuje się w sposób taki, w taki jak go sobie stworzyłem, tak wydaje mi się, że wyglądać powinien. No i faktycznie biorąc pod uwagę, że wykorzystałem go tutaj co do ostatniego klocka, no to przypuszczam, że jestem bardzo bliski temu dobremu, temu oryginalnemu chińskiemu lookowi, w sensie
nie że Skywalkerowi, tylko Luke, w sensie tak jak oni chcieli, żeby to wyglądało, po prostu. Co tu mogę pochwalić? No to, że ogólny wygląd, wiecie, jak na zestaw z kilkunastu klocków, nie jest zły. Bez hipka, jak widzieliście, niestety on się giba tutaj do przodu. Wybaczcie mnie, natomiast hipka zdejmować teraz nie będę wam zaprezentować to, że ta waga tutaj przeważa, bo ten, jak widzicie, hipek naprawdę jest go ciężko wszczepić. Wszczepić po prostu tutaj w te study. Tutaj niektóre study też trochę za łatwo chodzą. O, widzicie, nawet odpadają. Oczywiście w Lego i w innych klockach pewnie stałoby się tak samo, jednakże tam trzeba było użyć więcej siły, a tutaj naprawdę ja po prostu sobie lekko tym majtam i widzicie, samo odpada. W związku z tym to nie jest zbyt dobre. Sama budowa nie była taka tragiczna. No tutaj właściwie poza wszczepieniem tego hipka budowało się z tym przyjemnie, z tego przyjemnie. No drażni mnie tutaj cały czas to się urywające. No po prostu mnie to drażni. Uznałem, że to po prostu faktycznie jest łopata. Aczkolwiek no oczywistym jest, że pokopać tym nie pokopiemy. No chyba, że tak sobie, czyli tu musiała być furwająca koparka. No ale wiecie, wyglądowo nie mamy tutaj tragedii. Na pewno też na duży plus osobiście zaliczyłbym tutaj te nadruki. No to jest coś, od czego nie tylko Lego powinno się uczyć. No bo spójrzcie, to nie jest prosty klocek do nadrukowania. Oczywistym jest, że naklejkę ciężko by tu było nadrukować. Ale Lego, wiecie, na takich kołpakach, na takich tych błotnikach nigdy nadruku raczej nie robi. Raczej, no nie robi. W innych klockach też się nie spotkałem. Także wszystkie firmy naklejkowe, czy to właśnie Lego, no czy chociażby wspomniane dzisiaj Blocki, powinny, a przynajmniej mogłyby się od tego uczyć. Powinny, czy mogłyby się od tego uczyć ogólnie? No nie jestem pewny. W sensie, wiecie, no wyglądowo to jest ok. No poza tym, że ten hipek tragicznie wręcz nie chce. Tu mi widzicie, wciskam na siłę, dziury w palcach, a hipek dalej się nie docisnął. No to jest faktycznie jakiś dramat. Natomiast, no faktycznie zastanowiłbym się, bo wiecie, ogólnie to nie jest. Jak już dociśniemy na półce, ozdoba może być. Natomiast na przykład mi już się teraz tego hipka zdejmować za bardzo nie chce, żeby się nim teraz jakoś bawić osobno. A gdybym musiał, pewnie to zrobił. Ale wiecie, biorąc też pod uwagę z drugiej strony, jak tak teraz luźno, myślę, że ten zestaw pewnie na Ali no 5-7 zł by kosztował. I porównując go właśnie chociażby do tego pierwszego zestawu z bloczków, który ja testowałem, który kosztował mnie no właśnie koło dokładnie 7 bodajże, teraz mogę nie pamiętać, ale po zniżce, bo chyba był za dyszkę normalnie, że tam koło dyszki, dobra, mnie koło dyszki kosztowało, tak, po zniżce koło dyszki, jeszcze do tego oczywiście była figurka, no to nie wiem, czy osobiście nie wolę to. Klocek sprawdzony, ba, klocek polski, więc też wspieramy polskie klocki. No jakby tutaj też budowało się to tak samo łatwo jak tu, z tą różnicą, że tu jednak mamy instrukcję, tu nie. Tu w ogóle teoretycznie można nawet przyjść coś innego z Ali, no tu nie, tu przychodzi to, co chcemy, więc ja bym się zastanowił, czy faktycznie nie warto czasem dopłacić tych 2-3 zł za pewniaka. Aczkolwiek, jeżeli chcemy różnorodności, to oczywiście jak najbardziej warto, tym bardziej, że te pewnie 7 zł to nie jest jakiś kosmiczny pieniądz. Rafał by się teraz przydał, jeżeli w ogóle pamięta, bo to z rok temu dostałem, że mi napisał, jaka faktycznie była tego cena i tu by mocno to warunkowało, bo jeżeli on mi napisze, że za to dał dychę, no to sorry, ja zdecydowanie bardziej wolę to. Zresztą tam to też złe nie jest i to też złe nie jest, jak już nieraz mówiłem, AliExpress nie musicie się bać, mistrzostwem świata to nie będzie, ale macie praktycznie dużą szansę, że no będzie to ok, jeżeli chodzi o stan, jeżeli chodzi o klocki, ich budowanie, jakość tych klocków, to nie jest źle. Tutaj, tak jak i wiele klocków, firma ta, czy firma, bo nie wiem, no to z Ali wiem, jaka dokładnie firma, przegrywa batalię na polu, wiecie, brak instrukcji, brak elementów zewnętrznych, jak pudełko i tak dalej, a nie samymi klockami. Ta firma klockami stoi nawet dobrze. No i mam nadzieję, że mój kanał też będzie stał dobrze, a to wszystko, czym możecie mnie tu uszczęśliwić, czyli suby, lajki, spowoduje, że właśnie będzie się jeszcze trzymał lepiej, także zróbcie to. Ja wam się dziękuję za kolejny wspólny odcinek oczywiście na moim kanale, no i mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście. Bye!